Na serial biało-czerwoni w eliminacjach do finałów Mistrzostw Europy we Francji zaprosimy Państwa jesienią 2014 roku. Wcześniej przed nami próby polskiej reprezentacji reżyserowane przez Adama Nawałkę, eksperymenty i casting. Czy nowy selekcjoner zaraził kadrę optymizmem po rozczarowaniu brakiem awansu do finałów Mistrzostw Świata w Brazylii? Natchnął do zwycięstw? Na pewno białymi powołaniami i nową wizją gry drużyny dał nadzieję na lepsze czasy polskim kibicom. Tysięcy z nadzieją, że idzie nowe w polskim reprezentacji zasiadło na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, a wśród nich i my. Marcin Żebłakow i Dariusz Szpakowski. Mecz o pierwszy chyba dobre wrażenie biało-czerwonych o zaprezentowanie odrobinę nowej jakości, która potwierdzi słowa Adama Nawałki o krwi, pocie i łzach wylewanych za reprezentację. Tak, na pewno nie można szybko zmienić taktyki, organizacji gry, ale można wpłynąć na cechy wolicjonalne. Dobre sygnały optymistyczne wpłynęły ze zgrupowania, a przed nami składy obu drużyn. Drużyna gości Słowacy w bramce z numerem 23 Kozaci. Od prawej strony z dwójką Pekari, z trójką kapitan Szkrytel, z numerem 4 Jurica, z 15 Koboczan. Druga linia to 22 Peczowski, z 19 Kucka. Przed nimi od prawej strony 20 Mak, 17 Hamsik, 10 Stoch i jedyny napastnik z przodu to Adam Nemec. Oto główni arbitrzy tego spotkania, a więc Marco Berg, 42 lata. Pamiętamy Marcin doskonale i Państwo też, prowadził spotkanie San Marino, Polska, wygrane przez Polaków 5-1. Zmiany strony, jak sygnalizuje arbiter z Malty i skład reprezentacji Polski. W bramce Artur Boruc po raz 56, a w obronie dwaj debiutanci. Na prawej stronie z numerem 14 Paweł Olkowski. Z lewej strony z numerem 15 Rafał Kosznik. W środku z numerem 3 Artur Jędrzejczyk i z 21 Martin Kamiński. Później dwójka z 8 Krychowiak, z 6 Jodłowiec. Trójka 16 Błaszczykowski, 18 Mierzejewski, 5 Sobota i wysunięty z przodu Robert Lewandowski. A więc zmiana w ustawieniu polskiej reprezentacji. Mamy ustawienie 1-4-2-3-1. Oto trener reprezentacji Słowacji, Jan Kozak, który grał swego czasu w reprezentacji Czechosłowacji w finałach Mistrzostw Świata w 1982 roku, a także w Mistrzostwach Europy, kiedy Czechosłowacy zajęli trzecie miejsce, pokonując rzutami karnymi po remisie 1-1 drużynę Włoch. No, największa gwiazda
rywali Hamsik, z którym niebawem Robert Lewandowski, a także Kuba Błaszczykowski rywalizować będą w meczu o być albo nie być w dalszej fazie Ligi Mistrzów, czyli spotkaniu Borussia Dortmund-Napoli. Rozpoczynamy na biało-czerwono Polacy. Ciekawi jesteśmy, na ile będą realizowali założenia taktyczne. Oto pierwsza okazja naszych reprezentantów i jej kapitana Błaszczykowskiego, który gdy był kapitanem, Polacy zdobyli 38 bramek, z tego Błaszczykowski strzelił 10 i 8 razy asystował. No jak na kapitana, ten procent udziału przy strzelonych bramkach bardzo optymistyczny. Miejmy nadzieję, że małą cegiełkę dorzuci i dzisiaj tutaj zaczął taką dosyć optymistyczną akcją, właściwie decyzją strzału. No piłka daleko powędrowała nad bramką, natomiast no niech to będzie ten taki pozytywny element, który odpowiednio nastroi Polaków. Stosujemy pressing, szybko chcemy zmusić rywala do błędu, by przejąć piłkę. Tymczasem Hamsik do Stocha, gracza PAOK-u Saloniki, najniższego w reprezentacji Słowacji. Rozpoczną Polacy od rzutu z autu. Debiutant Paweł Olkowski, jeden z najlepiej asystujących obrońców w naszej ekstraklasie. No, dwaj zawodnicy, których doskonale zna. Adam Nawałka, gracze Górnika Zabrze, dostali dziś reprezentacyjną szansę. No, tak mi się właśnie wydaje, że to zadecydowało o udziale obu debiutantów w dzisiejszym meczu. Trener wie, na co ich stać i od nich może wymagać. Stoch w pole karne. Dobrze, Kamiński, który wrócił do reprezentacji po przerwie, no, a strzelał, jak widzieliśmy, Hamsik. No ale w takich sytuacjach Hamsika nie można pozostawić. Wszyscy wiemy, jakim strzałem jest obdarzony i kolejna taka próba może okazać się naprawdę dla nas bardzo bolesna. Nie było zrozumienia między dwójką naszych defensywnych pomocników, a więc Krychowiakiem i Jodłowcem w przekazaniu krycia. I po raz pierwszy Słowacy zagrozili naszej bramce. Czwarty mecz reprezentacji Polski we Wrocławiu. Dwa przegrane z Włochami. Ta bolesna porażka z Czechami podczas spotkania grupowego o wyjście z grupy w finałach Mistrzostw Europy. No i wygrany mecz z Mołdawią. Jędrzejczyk i Kamiński. Na nowe ustawienie zdecydował się Adam Nawałka. Na razie odpuścił, jeśli chodzi o reprezentację Glika. Ma w odwodzie jeszcze Szukałę pewnie w tym kolejnym meczu, kiedy nie będzie grał Kamiński, bo na pewno dołączy do reprezentacji młodzieżowej. Właśnie Szukała może być tym, który będzie partnerował Jędrzejczykowi. No ale jest to na pewno jedna z tych innowacji, którą chce nam zaproponować selekcjoner w postaci Marcina Kamińskiego jako tego środkowego obrońcy, który potrafi wprowadzać piłkę, który nieźle to robi, ale który zdobywa dopiero to reprezentacyjne doświadczenie. Zobaczymy, jak w tym meczu nam się zaprezentuje. Słowacy teraz w obronie. Okazja naszej reprezentacji. Dobre pierwsze, zdecydowane wejście Olkowskiego. No i na to tak samo selekcjoner liczy. To, co zapowiadał w przedmeczowych spekulacjach, że liczy tutaj na ruchliwą i taką bardzo ofensywną grę bocznych obrońców. To ma oskrzydlać akcję i tym samym pozwolić Robertowi Lewandowskiemu strzelać więcej bramek. Pierwszy rzut rożny dośrodkowywać będzie Adrian Mierzejewski, który dziś w reprezentacji po raz 41, ale co ciekawe, tylko 3 razy z tych 40 meczów zagrał pełne 90 minut. Może dziś będzie ten kolejny mecz, w którym wytrwa na boisku do końcowego gwizdka. Hamsik natychmiast na wolne pole. Jest tutaj Robert Mack, gracz Norymbergi, który po raz 4 gra w reprezentacji. Nie zdecydował się na grę Szostaka, tego, który nas tak pobłędnębił podczas spotkania w Bratysławie, kiedy zobaczyły się takie złe czasy, taka równia pochyła, jeśli chodzi o biało-czerwone. Strata w środkowej strefie boiska przez Sobotę. No tutaj Waldemar Sobota czuje się jak u siebie w domu, przecież na co dzień występował, gdy był jeszcze graczem Śląska Wrocław. Będzie rzut wolny. Faulowany Hopoczan. Gracz Zenitu Sankt Petersburg zawędrował do tej drużyny, kiedy odszedł z niej Skrytel, ściągnięty do Liverpoolu przez Beniteza. No boleśnie odczuł to starcie z Kubą Błaszczykowskim. Kuba ślizgiem próbował odebrać piłkę, ale niestety nie udało się trafić w piłkę. Trafił w nogę i widzimy, że pozostawiło to skutek i na nodze, i na twarzy
Słowaka. Rośli gracze słowaccy. Dobra interwencja Krychowiaka. Lewandowski ma mieć dzisiaj więcej okazji, więcej możliwości, ale troszkę za szybko zagrał go i niedokładnie do Kuby Błaszczykowskiego. Tymczasem grający po raz drugi w reprezentacji Słowacji, zastępujący doskonale znanego nam bramkarza Muchę, Mateusz Kozaci, który rozpoczął akcję naszych dzisiejszych rywali, Skrytel. W ostatnim meczu Liverpoolu strzelił bramkę z Fulem. Lubi strzelać z Fulem po 11 miesiącach. Ponowny gol z tym zespołem, a tymczasem prawą stroną ofensywnie Mak, atakowany przez dwójkę naszych graczy, w tym przez Krychowiaka. Do środka, dobrze ustawiony Kucka, rozciągnięcie przez Słowaków na lewą stronę, Kuboczan. Pojawił się Peczowski i z daleka, jak widzimy, Kucka. No na pewno, a tutaj drużyny słowackiej jest zgranie. Tutaj zdecydował się na taki skład, który grał podczas eliminacji Mistrzostw Świata, gdzie niestety nie udało się, podobnie jak i nam, wywalczyć awansu do udziału w finałach w Brazylii. Taka jedna zmiana w tych meczach, których prowadził Kozak, eliminacyjnych reprezentacji Słowacji, to właśnie w Niszce Szostaka dzisiaj jest Mak. Nie ma oczywiście kontuzjowanych, a więc nie ma Wajsa, Muchy, a także Jakub. Ale reprezentacja Słowacji chyba w podobnym momencie budowy reprezentacji, tak jak nasza reprezentacja, też będą starali się w następnych eliminacjach zakwalifikować się do wielkiej imprezy, więc wydaje mi się, że wybór na dzisiejszego przeciwnika jak najbardziej trafny. Zobaczymy, jak biało-czerwoni zaprezentują się na tle Słowacji. Na pewno sytuacja kadrowa jest bardziej stabilna. Mamy 7 graczy z ostatniego sprawdzianu towarzyskiego meczu z Klagenfurtu w drużynie Słowaków, a w naszym zespole tylko 4 graczy. Krychowiak. Mierzejewski. Do Jodłowca, jest okazja dla Jodłowca, z daleka jeszcze tam piłka podbita przez któregoś obrońcy słowackiego i mamy kolejny rzut rożny dla naszej reprezentacji. Ale tutaj bardzo dobra decyzja Tomka Jodłowca. Nie zastanawiał się zbyt długo. Tutaj takie niedokładne podanie, ale momentalna decyzja. I wydaje mi się, że interwencja Skrytela, ona uchroniła Słowaków od utraty gola, bo to naprawdę był mocny i precyzyjny strzał. Doświadczony kapitan Słowaków, 62 mecz w reprezentacji. I teraz kolejna okazja Polaków niewykorzystana, choć jeszcze staramy się odzyskać piłkę. Kubocza. Chyba tak bardziej, by uporządkować ustawienie drużyny naszego dzisiejszego rywala. Czeka już Olkowski, by rozpocząć. 16 meczów w drużynie Górnika Zabrze. Przecież prowadzony przez Adama Nawałkę, kiedy był kontuzję, grał w linii pomocy właśnie z prawej strony. Lubił ją, taką grę jeden na jednego. Tymczasem Błaszczykowski, Olkowski i mamy kolejny rzut rożny. To jest właśnie ta akcja, ten znak firmowy Adama Nawałki. Tutaj w drugim takim, mówiąc po piłkarsku, obiegu Paweł Olkowski, który starał się dogrywać do wbiegających na 5 metr napastników. Nie przyniosło to skutku, ale myślę, że nastraja nas to bardzo pozytywnie. Kolejna okazja niewykorzystana. Tutaj wsparł obrońców Niemiec. Odrzut z autu Polacy. Zostawią wznowienie Olkowskiemu. Chyba Błaszczykowski przyda się tutaj w obrębie pola karnego. Pomysł Adama Nawałki, ta zmiana ustawienia, zawężenie gry bocznych pomocników po to, by mogli włączać się właśnie obrońcy, jak mieliśmy to przed momentem, kiedy wszedł Olkowski, Mierzejewski. No i teraz niewiele brakowało. No nie była to łatwa piłka, ale całkiem dobrze wybrnął z tego Kuba Błaszczykowski. Takim strąceniem próbował zaskoczyć słowackiego bramkarza. Jak widzieliście Państwo w zbliżeniu, nasza reprezentacja w 2 towarzyskich meczach w tym roku zagra z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i te koszulki później, w których grają zawodnicy, będą licytowane. Tymczasem Mak, Słowacy, obiega tam prawą stroną Pekarik, ale nie dał się zaskoczyć Artur Borys. Tymczasem uprzedzili, a konkretnie Kucka, Mierzejewskiego. Powalczył o odzyskanie, ale z faulem.
No, można by się tutaj kłócić, ale bardzo dobre zachowanie Adriana Mierzyjewskiego. I to też jest element, na który uczulał bardzo swoich podopiecznych Adama Nawałka. Mianowicie zachowanie po stracie piłki. Nie ma stania, jest momentalnie powrót na swoją pozycję, ewentualnie momentalny pressing po to, żeby tą piłkę od nowa odzyskać. Hamsik ze Skrytelem, gdzie największe gwiazdy reprezentacji Słowacji. Teraz błąd. Soboty, jest okazja dla Pekarika. Pole karne, Mierzejewski, ale musi poczekać, nie ma tam nikogo z partnerów, był tylko Lewandowski, dobre odegranie piłki do Krychowiaka. Już pressingiem atakują nasi rywale, Krychowiak utrzymuje się mimo próby odebrania piłki przez Maka. Jędrzejczyk, ponownie on. Kamiński dołączy do reprezentacji młodzieżowej, która będzie grać w tym terminie, kiedy pierwsza drużyna z Irlandią młodzieżowa z Grekami. Czwarty występ Kamińskiego w drużynie narodowej. Krychowiak, Błaszczykowski. Wysoko ustawiony ofensywnie Olkowski. Po stracie stara się przeszkadzać. Rusza Kucka. I dobre teraz wyprzedzenie przez Wiodłowca. Sobota. Włączył się tutaj z lewej strony. Tym razem Kośnik. A więc zaczyna funkcjonować to, co chce wprowadzić do reprezentacji Adam Nawałka. Cały czas były wybory. Wawrzyniak, Benisz, a tymczasem ładna akcja Kośnika, pole karne, ale poradził sobie Pekar. A tymczasem trener Nawałka wszystkich zaskoczył, wybierając Rafała Kośnika. Postawił na tego, którego miał pod sobą w barwach Górnika Zabrze. Od niego zaczyna selekcję na tej pozycji. Kośnik. Mierzejewski w pole karne. No niewiele brakowało, ale myślę, że tam chyba był faulowany nasz reprezentant. No z tej perspektywy jest ciężko nam jest jednoznacznie stwierdzić. Kontakt na pewno był, ale czy doszło do przekroczenia przepisów, pokaże być może powtórka. Błaszczykowski, czeka Lewandowski. Błaszczykowski, indywidualna akcja naszego kapitana Błaszczykowski. Wydaje mi się, że troszeczkę za długo starał się utrzymać przy piłce i uwikłał się trochę w niepotrzebny dribbling. Przez to strata. Mak, Pekarik, gracz Herty Berlin swego czasu grał w Wolfsburgu, gdzie był, kończył swoje gry w Bundeslidze Jacek Krzynówek, Kucka, Hamsik, rozciągnięcie, Kuboczan, Peczowski, Krytel strzelił bramkę samobójczą w meczu, w którym kończyli eliminację do finałów Mistrzostw Świata z Grekami. Przegrali 0-1. Skrytel, Peczowski, jedyny, który nie gra poza granicami Słowacji. Ponownie Skrytel, dwójkowa akcja Dziuricy. Mamy 5 zawodników, którzy pamiętają finały Mistrzostw Świata w 2010 roku w reprezentacji naszego przeciwnika Sobota. Dobre rozegranie do Mierzejewskiego. Adrian Mierzejewski, pole karne. Mierzejewski zdecydował się mimo ostrego kąta strzelać. Mimo wszystko w pierwszym momencie spojrzał, czy nie ma biegającego Roberta Lewandowskiego w pole karne. Teraz to będziemy widzieli. Tutaj wyjście na pozycję doskonałe, dogranie Waldka Soboty. Nie ma napastnika w polu karnym, dlatego zdecydował się na strzał Andrzej Mierzejewski. Adrian Mierzejewski. No, długo przebijał się w Trabzonsporze, żeby grać na tej pozycji, co dzisiaj w reprezentacji troszkę pomogły mu, jak to w życiu bywa, kontuzje rywali, ale jak wskoczył do składu, to już tej pozycji nie opuszcza. Sam mówił w licznych wywiadach, że potrzeba mu zaufania trenera, którego w reprezentacji tak do końca, o czym wspominałem, nie miał. Grał dzisiaj 41 mecz, ale zobaczymy, czy to będzie czwarty mecz do końcowego gwizdka. Gazety troszeczkę nazywały to takim testem dojrzałości i testem na miano lidera reprezentacji dla Adriana Mierzejewskiego. Trener Nawałka od początku ufa, z niego chce zrobić tego prowadzącego grę. Adrianowi nie pozostaje nic innego, jak tylko potwierdzić to na boisko i cieszyć się tym mianem, tak jak dzisiaj cieszy się tym mianem w klubie. Rozpoczynamy od naszego pola karnego. Artur Borus pytany, co sądzi o tym nowym zestawieniu przypuszczalnym, bo przecież nie mieliśmy pewności, że tak będzie
mówi, u mnie w Southampton też się zmienili zawodnicy, ale tworzymy świetnie broniącą się drużynę, bo przecież Borut przepuścił tylko 5 bramek w Premier League. Kolejny rzut rożny dla Polaków. I kolejny raz Adrian Mierzejewski, to też się zmieniło. Za poprzednika, tym, który dośrodkowywał najczęściej, był Kuba Błaszczykowski. Kamiński, Jodłowiec, Krychowiak w polu karnym. Troszkę za krótko, Adrian Mierzejewski. I zbyt płasko, zbyt płaskie dośrodkowanie, żeby mogło zaskoczyć blok słowackich obrońców. Po raz 8 ze Słowakami. No, nie mamy najlepszych wspomnień z tych ostatnich kontaktów. Pomijam mecz towarzyski w Klagenfurcie, przecież w Bratysławie po porażce zaczął się ten spadek w dół, a bramka samobójcza Garcarczyka dała drużynie Słowacji zwycięstwo w Chorzowie, ich awans do finałów Mistrzostw Świata w 2010 roku. Tam sprawili niespodziankę, wyszli z grupy, wygrali m.in. z Włochami, a przegrali z późniejszymi wicemistrzami świata Holendrami. Jędrzejczyk z Kamińskim, Adrian Mierzejewski, Olkowski, Jędrzejczyk, Jodłowiec, Kamiński. Szeroko przy bocznej linii jest Kosznik. Blisko siebie poszczególne formacje drużyny słowackiej. Rozciągnięcie przez Jędrzejczyka do Lewandowskiego, ale niezbyt dokładnie. Stara się Kosznik odzyskać piłkę i udało się. Sobota. Poszukiwania któregoś z parterów. Kosznik. To jest właśnie ta alternatywa, że jest do kogo grać. Krychowiak. Mierzejewski. Teraz Polacy w ataku pozycyjnym. No, tą sytuację powoduje właśnie to, że boczni obrońcy podłączają się i to powoduje wejście do środka boiska bocznych pomocników, czyli są bezpośrednio sąsiedztwo zawodników dla Roberta Lewandowskiego. Z tego chce skorzystać trener. No zobaczymy, czy to przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Kucka, Hekarik, ale niedokładnie. Kosznik zbyt szybko do Lewandowskiego. I teraz po faulu Jodłowca na Kuczce rozpoczną Słowacji. No tutaj sprytne zagranie. Kucki założył siatkę Tomkowi Jodłowcowi. Ten musiał się ratować faulem, żeby przerwać akcję. 13 graczy do reprezentacji powołał z klubów z zagranicy Adam Nawałka. Później najpierw było 15, później kontuzje wykluczyły Klicha i Sobiecha. No i dowołał 13 z naszej ekstraklasy, a w zasadzie 12, a jednego z pierwszej ligi. Mowa o bramkarzu. I okazja dla Polaków. Jodłowiec do Lewandowskiego. No gdyby nie za plecy, a przed niego na wolne pole, byłby Robert Lewandowski sam na sam z Kozacikiem. Tak naprawdę w tej akcji Robert pokazał Tomkowi Jodłowcowi dwa wybory. Pierwsze zagranie, które Tomek przegapił i drugie po zmianie strony, tyle że Tomek zagrywał mu do nogi, a powinien zagrać tą piłkę przed Roberta Lewandowskiego za linię obrony. Biurica ze Skrytelem. Dobrze Kamiński. Będzie rzut wolny. Ale sędzia zastosował przywilej korzyści, bo utrzymaliśmy się przy piłce, potem faulu na Krychowiaku i Jodłowiec. Szybko przesunęła się formacja obronna. Już rozpoczął akcję Kosznik, Adrian Mierzejewski na wolne pole. Kosznik, będzie okazja, pole karne. Kosznik i w ostatniej chwili wybijają Słowacy poza linię końcową. No nie, było troszeczkę szczęścia tutaj w tej akcji, ale tak naprawdę podanie do przodu zawsze jest tym podaniem, które prowokuje pewne niebezpieczeństwo dla przeciwnika. Dlatego nie ma co grać do boku czy do tyłu. Trzeba szukać tych piłek do przodu. Po raz kolejny Adrian Mierzejewski. W pole karne okazja. Rośli obrońcy słowaccy i teraz no, chyba chciał strzelać Adrian Mierzejewski. A wydaje mi się, że to była próba wbicia piłki w pole karne, ale bardzo, bardzo nieudana. Jeszcze raz powtórka tej sytuacji, gdzie mieliśmy wątpliwości, czy tam był faul, czy nie. No trzeba by być bardzo odważnym, żeby w tej sytuacji zagwizdać rzut karny. Skrytel do Kozacika. Kosznik. Odzyskujemy piłkę. Błaszczykowski z prawej przeniósł się na lewą stronę. Ładna szarża polskiego kapitana. Błaszczykowski, będzie rzut wolny i żółta kartka.
Wydaje mi się, że żółta kartka tutaj to jest ta najmniejsza kara, jaka powinna spotkać Słowaka. Doskonała akcja, piękny rajd Kuby Błaszczykowskiego, który urwał się tutaj po lewej stronie i tak naprawdę mijając Szkrtela wychodził na czystą pozycję po to, żeby dograć biegającemu napastnikowi. Na pewno odczuł ten faul, stłuczenie mięśnia czworogłowego. Nie grał w ostatnim meczu z Wolfsburgiem, grypa żołądkowa. Mówił Kuba Błaszczykowski, że w zasadzie nadawał się już do gry, ale bał się, że może jeszcze pozarażać kolegów. I nasz kapitan będzie dośrodkowywał w pole karne. Błaszczykowski, wybicie przez Słowaków. Kosznik, ładne zagranie z pierwszej piłki Jędrzejczyka. Mierzejewski do Lewandowskiego między dwójką obrońców. Lewandowski, Szkrtel jednak dobrze ustawiony, co znaczy doświadczenie i ogranie. No ale po raz kolejny Roberta Lewandowskiego będzie czekała ciężka praca. Pierwszy Szkrtel, twardy obrońca z Ligi Angielskiej, który nie unika gry bark w bark. I drugi obrońca, który za każdym razem będzie go asekurował, więc... Diorica, który grał przecież w Partmerli Strzałka, a także teraz w Lokomotywie Moskwa. Stoch. To jego 37. występ reprezentacji. Jest wypożyczony do greckiego klubu, z tureckiego Fenerbahçe. To bardzo ciekawy zawodnik, taki filigranowy, ale takie żywe srebro, który nie unika gry 1-1, który nie boi się wziąć odpowiedzialności. Widziałem kilka meczów tego zawodnika w barwach Fenerbahçe. Muszę powiedzieć, że naprawdę jego gra robiła wrażenie. Mało czasu miał Adam Nawałka podczas tych trzech dni. Spróbował socjotechniki, takiego zintegrowania reprezentacji na treningach. Działo się na tym, które można było obserwować. Widać było, że wszyscy mają w tym treningu uczestniczyć, że trening to ma być skupienie, że trening to ma być to, jak mecz, który się rozgrywa. No i nie ukrywa, że będzie chciał do maja wyselekcjonować grupę 28-30 zawodników, na których się oprze już w eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji. Jodłowiec. Sobota, obiega Olkowski, Lewandowski. Oto są właśnie te ofensywne wejścia bocznego prawego obrońcy. Tak, tylko w sytuacji, kiedy Robert będzie się cofał, będzie próbował pomagać rozgrywać, zawsze będzie nam brakowało jednego napastnika w polu karnym, więc nawet przy udanym oskrzydleniu nie zawsze ten podłączający się boczny obrońca będzie miał możliwość dogrania piłki. Wydaje mi się, że powinien skupić się na byciu w polu karnym, czyli w tym miejscu, w którym wymaga się od niego strzelenia bramek. Kozacik rozpocznie grę. Nie ma dużego doświadczenia reprezentacyjnego, no ale jest to bramkarz Wiktorii Pilsno, która przecież uczestniczy w Lidze Mistrzów. W czterech meczach przepuścił 12 goli. Wcześniej bili się w kwalifikacjach, w 6 spotkaniach 7 przepuszczonych bramek. Szkrtel z pełnym zaufaniem. No, odbił się od niego jak od ściany Adrian Mierzejewski. Kosznik z pełnym zaufaniem do Boruca. Kosznik. Kuba Błaszczykowski kolejny raz faulowany. Tym razem przez Pekarika. Ma tutaj doświadczenie Kuby Błaszczykowskiego. Wiedział, że ma na plecach zawodnika słowackiego. Przyjął piłkę, dał się przewrócić. Piłka w naszym posiadaniu. Rozpocznie Artur Boruc. To jego 56. występ w reprezentacji. On i Lewandowski, niż zasady, którą wyznaje nowy selekcjoner, są wicekapitanami. Gdyby nie mógł grać Kuba Błaszczykowski, postawił po prostu sprawę jasno i otwarcie. Ten jest kapitanem, kto ma największą liczbę występów w biało-czerwonych barwach. A ma ich najwięcej Kuba Błaszczykowski, który dziś rozgrywa 67. mecz. Później jest ten, który był w polu karnym i przed nim faulowany, czyli Robert Lewandowski, a tuż za nim Artur Boruc. Faulował Beczowski. 25 minut bez bramek, z okazjami. Zdecydowanie więcej tych szans mieliśmy.
No nie były to jakieś stuprocentowe, czyste sytuacje, natomiast przy odrobinie szczęścia można było się pokusić o celny strzał. Mierzejewski głęboko, troszkę za głęboko, nie sięgnął tej piłki Krychowiak i rozpoczną Słowacy. Reprezentację, kiedy ostatni raz graliśmy w eliminacjach ze Słowakami, prowadził Weiss. On też wiódł reprezentację w bojach w RPA, a później, kiedy nie udało się wywalczyć awansu do finałów Mistrzostw Europy, reprezentację przejął Grzyga Hip. Ale ponieważ niezbyt dobrze, delikatnie mówiąc, wpisywali się Słowacy w trakcie bojów eliminacyjnych o występ w Brazylii, przejął tę drużynę Jan Kozak. To jego siódmy mecz. Jako selekcjonera też buduje drużynę, podobnie jak i my, na finały, na eliminację do finałów Mistrzostw Europy we Francji. Mierzejewski. Ale razem teraz widać, jak wysoko grają boczni obrońcy. Tutaj u góry ekranu widać przy samej linii Pawła Olkowskiego, który tak naprawdę gra na pozycji prawego pomocnika. To jest ta zmiana, ta innowacja Adama Nawałki, której wymaga i którą chce wprowadzić z jak najlepszym skutkiem do gry reprezentacji. No, miał tutaj problemy Sobota, żeby opanować. Lewandowski, jest tam Błaszczykowski, mógł zagrać w tempo. Poczekał Robert Lewandowski, Sobota. No, wydawało się, że tym razem jednak sędzia mógł zdecydować się i pokazać rzut karny. Mi się wydaje, że Robert Lewandowski tym razem przetrzymał piłkę, że trzeba było zagrywać piłkę do Kuby Błaszczykowskiego, znalazłby się w dużo bardziej odpowiednim położeniu do tego, żeby oddać strzał. A tymczasem w kontrataku Słowacy, Pekarik w pole karne, Kamiński. Sporo uczyłem się, będąc w tej kadrze, podpatrując Wasilewskiego. No tutaj tak na pograniczu faulu, co prawda zdołał dotknąć piłki, dlatego pewnie sędzia nie zdecydował się na odpisanie faulu. W Lechu podpowiadał mi Bosacki. I teraz pierwsza interwencja Artura Boruca po tym strzale Szkrytela. Popchnięty Lewandowski, ale utrzymaliśmy się przy piłce. Sobota zatrzymał grę. Sędzia z Malty i odrzutu wolnego rozpoczynają Polacy. Olkowski do Jędrzejczyka, ten do Kamińskiego. Lewandowski często schodzi, szukając sobie miejsca, żeby wyciągnąć któregoś ze środkowych obrońców, zrobić tam miejsce do wejścia, czy Błaszczykowskiego, czy Mierzejewskiego. Kamiński, zdecydowana interwencja. A w tym momencie właśnie ważne, żeby była ta wymienność pozycji, wymienność funkcji. Jeśli Robert decyduje się na rozegranie, Adrian Mierzejewski wchodzi na jego miejsce, bądź Kuba Błaszczykowski, po to, żeby mieć z przodu jednego zawodnika, do którego można zagrać piłkę. Odszedł do linii bocznej Adam Nawałka, niejako przypominając, jakie były założenia taktyczne. Właśnie pressing, kiedy rywal ma piłkę, zmusić go do błędu, odebrać. Tymczasem Hamsik, to nie jest prosto mu zabrać. Stoch, o którym wspominaliśmy, że jest świetny technicznie, teraz będzie okazja niewykorzystana przez Nemeca. Ale naprawdę przedniej marki było to prostopadłe zagranie. Wyjście na pozycję Nemca. Tu jeszcze raz widzimy, idealnie wyszedł na czystą pozycję. Nie miał komu dogrywać, dlatego decydował się bezpośrednio na strzał. No pierwsza taka, można powiedzieć, stuprocentowa sytuacja dla Słowaków. No i tutaj bardzo dobre zachowanie, tak, Artur Boruc. To on był tym, który dotknął piłki, stąd rzut rożny dla Słowaków. Ponownie Boruc pewnie popatrzył, nie za bardzo jest do kogo grać. Tu ważny jest teraz ten moment, to jest to szybkie zagranie, po to, żeby wykorzystać ten element zaskoczenia. Ładnie uwolnił się Lewandowski, ale był faulowany przez Kuboczana. To najlepiej świadczy o zgraniu Słowaków, o tym, jak są przygotowani do gry, jeśli angażują się ci rośli w przystałym fragmencie. No na pewno są stawieni, tak jak większość dzisiaj drużyn, które grają z reprezentacją Polski. Taktyka zaczyna się od
Roberta Lewandowskiego, który jest pieczołowicie kryty. Hamsik miał 16 lat, jak pojechał do Włoch, do Neapolu. Dziś jest największą gwiazdą tego klubu. Stoch, ładne zgranie do Nemeca. Już włącza się lewą stroną tutaj Kuboczan do Stocha. Jędrzejczyk, musi wracać Olkowski. Kolejna dobra akcja Słowaków i ratujemy się wybiciem poza linię końcową. Tym razem bardzo ofensywnie włączył się w całą akcję Tomasz Kuboczan, gracz Zenitu Sankt Petersburg. On dziś ma taki mniejszy jubileusz, gra po raz 25 w reprezentacji Słowacji. Hamsik, no i bramka. Strzelcem Kucka. No taki moment totalnego zaskoczenia. Co prawda sprytnie zachowali się Słowacy, teraz nie wszyscy wbiegali w pole karne, wyszli poza 16 metr. Tutaj szybkie zagranie i taki moment uśpienia biało-czerwonych. Znaczy, tam myśleli nasi, że Hamsik jest na spalonym, a tutaj nie upilnowali. Tu wykorzystał ten moment, tu jest przełożenie Krychowiaka. No i tak naprawdę dogranie piłki do... No Kosznik nie upilnował tutaj. Do Kucki, który zostawia nogę. 32 minuta. Słowacy prowadzą we Wrocławiu 1-0. To myśmy stwarzali okazję, to myśmy byli drużyną, która była częściej przy piłce, ale górę wzięło doświadczenie, zgranie naszego dzisiejszego rywala. No mija nam 32 minuta. Generalnie ze strony słowackiej... No druga akcja. To była taka druga groźna sytuacja. Generalnie uciekają do takiego... do prostych rozwiązań, nie kombinują, nie przetrzymują piłki, starają się grać na dwa kontakty, a mimo wszystko znaleźli drogę do bramki i prowadzą w tym meczu 1-0. To jest pierwszy gol Kucki w reprezentacji słowackiej. No i teraz trzeba się zebrać i kontynuować tę grę, którą prowadziliśmy. Lewandowski przed polem karnym, Lewandowski, zdołali mu wybić piłkę, konkretnie Skrytel. I już ruszają nasi rywale. Strzelec bramki, Kucka. Też wracając do sytuacji Roberta Lewandowskiego, wydaje mi się, że w tym momencie lepiej było zgrywać do nabiegającego zawodnika. Tutaj samo przyjęcie piłki i zgranie to jest ta robota, która wystarczy. To jest to, czego wymaga się od napastnika. Odkręcanie się, szukanie jeszcze kiwki, to jest zdecydowanie za dużo. I to jest bardzo trudny element, więc wydaje mi się, że powinien skupić się na prostym graniu Robert Lewandowski. Prosi do siebie Hamsika i każe go żółtą kartką Marco Berg. Jeszcze raz cała sytuacja z Krychowiakiem. No tutaj niesportowe zachowanie. Niesportowe zachowanie. Uderzył naszego reprezentanta w twarz. Później wymiana poglądów, delikatnie to ujmując. Ale nie umknęło to uwadze arbitra. I rzut wolny tym razem po faulu Kosznika. Zobaczymy, jak ta stracona bramka zadziała na biało-czerwonych. Czy to moment, no, który będą musieli odchorować i będziemy świadkami takiej pozorowanej gry? Czy mimo wszystko to podrażni troszeczkę reprezentację Polski? I zobaczymy momentalnie reakcję i próbę strzelenia bramki wyrównującej. Zbyt blisko Waldemar Sobota. Nie ma tych przepisowych 9 metrów, 15 centymetrów. Dośrodkowywać będzie Hamsik. No fenomenalny poprzedni sezon w Serie A. I bramki, i asysty, a teraz znowu błąd w naszym ustawieniu obronnym i mamy sporo szczęścia, że nie wykorzystali tego nasi dzisiejsi rywale. A konkretnie Skrytel i spalony.
Ale to już Niemiec. Drugi raz, kiedy Szkrtel dochodzi do czystej sytuacji po stałym fragmencie gry. Pierwszy raz po rzucie rożnym. Teraz niewiele brakowało. No tutaj mimo wszystko spalony. Minimalny, ale spalony. Ale widać, jak ten zawodnik potrafi balansować na granicy spalonego. Widać, że to jest jego styl i w tym upatruje tak naprawdę szansę na wyjście na czystą pozycję. No pierwszy raz w takim ustawieniu gra linia defensywna. To trzeba troszkę czasu, żeby znaleźć ten wspólny język, to czucie, zrozumienie. No ale temu służą takie mecze jak ten i kolejne, kiedy będzie sprawdzał, testował Adam Nawałka. Chociaż Adam Nawałka powiedział, i to mi się bardzo podobało, że on nie będzie upierał się i potrzebował dużo więcej czasu na ułożenie tej gry niż chociażby w Górniku Zabrze. Mówi, że tutaj ma lepszych wykonawców, więc nie jest powiedziane, że ułożenie tej drużyny zajmie mu dużo więcej niż ułożenie Górnika Zabrze. Mierzejewski, obiega Olkowski, Mierzejewski, Sobota, Błaszczykowski. Niestety nie dostał tej piłki od Jodłowca, staram się odzyskać. Olkowski, ale nie opanował i od rzutu z autu Słowacji. No to nie jest Adam Nawałka z Górnika Zabrze, który żył przy bocznej linii. Żartował Jakub Błaszczykowski, pytany przez dziennikarzy, czy można Nawałkę porównać z Klopem. On mówi, można zdecydowanie, obaj żyją meczem, obaj są niezwykle impulsywni. Nawet wydaje mi się, że Adam Nawałka bardziej, może po prostu lepiej znam Jurgena Kloppa. Błaszczykowski podrywa polską drużynę. Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski ponad bramką. Strzał kapitana biało-czerwony. Ale widać, że chce dzisiaj. Widać, że ma pomysł, że nie boi się podjąć ryzyko. Tutaj wychodził na czystą pozycję po tym udanym dryblingu. Spojrzenie. Nie było jak dograć Robertowi. Partnerowi z drużyny zdecydował się na strzał. Szkoda, że po raz kolejny jest celny. Ale to znamionuje klasę. Zawsze to podkreślam, Marcin, kiedy gracz atakujący nie patrzy na piłkę, a wiedzie wzrokiem, gdzie są partnerzy. No mimo wszystko, no, grają razem w Borussii Dortmund i ten odruch u Kuby Błaszczykowskiego na pewno jest. On jest pomocnikiem. Pomocnik przede wszystkim musi dogrywać. Więc w pierwszej kolejności tutaj spojrzał. Nie było czystej sytuacji. Teraz Poruca. Ale w porę naprawiony przez Krychowiaka, z kolei on niecelnie i znowu Hamzik, będzie groźnie, stok w polu karnym, co zrobi Boruc, no zrobił co do niego należało, ale po raz kolejny dość niefrasobliwie straciliśmy piłkę i pachniało to bramką. No znowu wszystko zaczyna się tutaj w środku boiska, niepotrzebna strata i momentalnie prosto padłe zagranie i to co żeśmy mówili o Stochu, że jest to filigranowy piłkarz, ale może dać nam się we znaki. Zawsze taka niepotrzebna strata powoduje później bardzo nieraz srogie konsekwencje w postaci utraty gola. To wyglądało na to, że biało-czerwoni dobrze wchodzą w mecz, a teraz taki moment takiego wytrącenia z rytmu. No i znowu stok i 2-0. No tym razem Robert Mack strzelił tego gola. To, co pozostawia dużo do życzenia, to, że przedostał się tak naprawdę środkową częścią boiska. Łatwo bardzo się prosty tej marca. Tak, dał się ograć tutaj Marcin Kamiński. No ten strzał też nie był jakiś taki bardzo groźny. Ale kolejny błąd w ustawieniu naszej linii defensywnej. No nie było asekuracji. Można przegrać pojedynek, natomiast drugi ze środkowych obrońców bądź skrajny powinien zawsze asekurować. W tym momencie tego nie było i dlatego na tablicy świetnej widnieje taki wynik. Kuczka 32, Mak 39. Mało czasu, by coś jeszcze zmienić w tej pierwszej połowie, ale trzeba poszukać swojej szansy. Kosznik i będzie rzut rożny. Nie opanowali piłki nasi rywale, a konkretnie Huboczan. I Kamiński, i Jędrzejczyk, i Krychowiak, i Jodłowiec, i Lewandowski w polu karnym. Krychowiak. No, była szansa na to, żeby mieć jeszcze kolejny rzut rożny.
Wydawało się, że ostatni piłki dotknął reprezentant Słowacji. No tutaj dosyć głębokie i takie zawieszone dośrodkowanie. Ciężko bezpośrednio skończyć taką piłkę. Tu próba strzału, być może takiego zgrania piłki w pobliże pola karnego. Ona trafiła do adresata, do Roberta Lewandowskiego. Natomiast ten, stojąc tyłem, no nie miał ułatwionego zadania i piłkę lekko przeniósł nad poprzeczką. Ostatnim z selekcjonerów, który wygrał w debiucie, był Janusz Wójcik. Kolejni albo remisowali, albo przegrywali. Nie udało się to ani Fornalikowi, ani Smudzie, ani Benhakerowi. No ale jeszcze cała druga połowa przed nami. Hamsik. No przed nami jeszcze 15 minut przerwy, a stare piłkarskie porzekadło mówi, że tak naprawdę o trenerze też świadczy to 15 minut w przerwie. Jak je wykorzysta, co powie zespołowi, czy potrafi zespół w słabym momencie podnieść. No ta bramka pierwsza stracona. Zastanawialiśmy się, jak podziała, czy podrażnia naszą ambicję i dumę, a tymczasem coraz łatwiej wykorzystują Słowacy błędy w naszym ustawieniu. Tak, troszkę to przygniotło biało-czerwonych. Nie widać tego takiego zaangażowania. No teraz kiks i szansa na 3. Gdyby nie Artur Boruc, byłoby 3-0. Pokazywał Mak, że byłem. Niepocieszony. No rzadko pozwalam sobie na krytykę. Natomiast wydaje mi się, że na poziomie reprezentacji takich błędów i takich zagrań, na takie zagrania nie można sobie pozwolić. Tym bardziej, że Artur Jędrzejczyk przyzwyczaił nas zupełnie do czegoś innego. A tutaj to nie była najbardziej optymalnie zagrana piłka, ale no takich błędów popełniać nie wolno. Jak nie błąd Kamińskiego, to Jędrzejczyka czy Kośnika. Ale to też pokazuje, że podenerwowani są obrońcy naszej reprezentacji, że nie czują się pewnie, że ten mecz nie układa się po ich myśli, że te dwie bramki mimo wszystko bardzo na nich ciążą. No ładnie zablokował ten strzał Kucki Artur Boruc. Kolejny raz Stoch. Z kolei po Słowakach widać, że czują się coraz swobodniej na boisku, że ta gra, że to, co sobie ustalili od samego początku, sprawdza się. Mają przekonanie, że to jest sposób na biało-czerwonych i konsekwentnie to realizują. No, wspominaliśmy o tym, że są zespołem zdecydowanie bardziej zgranym. Tutaj jedna taka zmiana, wprowadzenie Maka, strzelca tej drugiej bramki od pierwszych minut gry. Choć on ma przecież swój mały, ale staż reprezentacyjny. Tymczasem Adrian Mierzejewski, Lewandowski jest z lewej strony, Błaszczykowski. Jak to rozegramy? Ale znowu brakuje mi Roberta Lewandowskiego w polu karnym. Nie wiem czemu dzisiaj widzimy go częściej w roli dziesiątki, tego rozgrywającego. No schodzącego, prawda? Niż tego, który jest pierwszym wbiegającym w światło bramki. Bo jeśli tak, to wtedy zmieńmy nasze ustawienie. Wprowadźmy jeszcze jednego napastnika i niech Robert gra to, co grywał na początku w Borussii Dortmund. Teraz nie udało się dograć tej piłki Kośnikowi. Po takim obiecujących, powiedziałbym, 30 minutach od utraty bramki zaczęliśmy się gubić i robić błędy w kryciu, w ustawieniu. Zaczyna Kozacik. Niedokładnie. Błaszczykowski. Sobota. Za mocno. Znowu brakuje tego ostatniego dokładnego podania, które by dało szansę, by zagrozić bramce Kozacika. Szybko rywale, ale odzyskujemy. Jodłowiec, Lewandowski. Potwierdza to, o czym wspominałeś, Marcin. Schodząc do środka. Błaszczykowski. Źle opanował Kuba Błaszczykowski, teraz
Znowu... Według mnie to, co dzisiaj stara się grać Robert Lewandowski, to jest rola Adriana Mierzejewskiego. Walczy o miano tego lidera, tego prowadzącego grę, więc dzisiaj w takich meczach powinien przejąć tą robotę. Natomiast Robert Lewandowski powinien, podobnie jak Nemec w drużynie Słowacji, grać zaraz na granicy spalonego, szukać tej swojej szansy, robić to, w czym jest dobry. Wyjść, zastawić się, zgrać, wyjść na wolne pole, dostać piłkę, oddać strzał. Tutaj przejmuje rolę rozgrywającego i tak jak mówiliśmy, nie ma go w tym miejscu, w którym powinien być. Właśnie był faulowany, ale piłka potem wyszła poza linię boczną boiska i od rzutu z autu, ponieważ ostatnio dotknął jej Polak, zaczną Słowacy. No troszkę zdegustowana publiczność tym, że przegrywamy 0-2. Hamzik. Cały czas Hamzik. No trudno jest odebrać piłkę. A tymczasem znowu brakowało dokładności w tym dograniu do Roberta Lewandowskiego. Znaczy nie miał łatwej pozycji Adrian Mierzejewski. Dobrze, że dogrywał tą piłkę. Natomiast tu widzieliśmy element asekuracji. Błaszczykowski, pole karne, Błaszczykowski. Krychowiak, Mierzejewski, Olkowski w pole karne, ale niedokładnie. I koniec pierwszej połowy, którą przegrywamy 0-2. Bez zmian, jeśli chodzi o skład biało-czerwonych na tę drugą połowę spotkania. Również bez zmian nasi rywale. Zobaczymy, czy będzie zmiana niekorzystnego, jeśli chodzi o naszą reprezentację, rezultatu i też jakości gry, w sensie niepopełniania takich błędów, jakie przydarzyły się w ustawieniu czy Kamińskiemu, czy linii obrony, jeśli chodzi o polską reprezentację. Już gotowi do rozpoczęcia nasi rywale. Przypomnę, 32 minuta Kucka, 39 Mak. I tak jak wlali nam odrobinę nadziei przed tym meczem powołaniami Adam Nawałka, zapowiedzią zmiany stylu gry i ustawienia, tak te 30 minut było obiecujące, by ten końcowy kwadrans przywrócił dawne koszmary. Zgadza się. Znowu błędy w obronie. Przede wszystkim błędy w obronie. Dwie bramki stracone do przerwy i tak jak powiedziałeś, ten entuzjazm sprzed meczu, czy chociażby z samego początku, on naprawdę zbladł. Ale miejmy nadzieję, że stać biało-czerwonych na reakcję. No może to jest ta akcja, w której będziemy mieli odpowiedź. Do kogo było to zagranie? Trochę za plecy, dośrodkowanie do Mierzejewskiego, teraz Kuba Błaszczykowski, Lewandowski w górę, ale nie sięgnął piłki. Jeszcze jedno dośrodkowanie Kośnika, zgranie Krychowiaka, spokój Hamsika i wychodzi Pekarik. Odzyskaliśmy piłkę, Jodłowiec, Kamiński. Zaczynamy grać szybciej piłką, tak jak to robił polski zespół na początku tego spotkania. Ale znowu przy tym dośrodkowaniu w polu karne pierwszy wbiegający był Adrian Mierzejewski, nie Robert Lewandowski. Zastanawia mnie, czy jest to zamierzona taktyka, czy w czasie meczu coś ustalił sobie Robert i realizuje tak naprawdę to dla siebie. Jurica. I Artur Borus. Do Kamińskiego. Jędrzejczyk. Pokazują się partnerzy. Olkowski do Mierzejewskiego, który atakowany jest przez Kuckę. Jędrzejczyk obok. Stara się przeszkadzać Hamsik. Pojedynek soboty, ale przegrany z Pekarikiem. Tak, ale jeśli będziemy wprowadzać piłkę w taki sposób do gry, na zasadzie dalekiego wykopu Artura Boruca, to tak naprawdę nie zaskoczymy Słowaków. Oni są ustawieni. W środku mają Szkrtela, który gra bardzo dobrze głową, więc wszystkie te narażanie na napastników, na te powietrzne pojedynki, to tak naprawdę woda na młyn dla reprezentacji Słowacji. Peczowski, no widać już było, kiedy zdobyli tę pierwszą bramkę Słowacy. To ich zgranie, pewność, doświadczenie. Mówiłem, że jest pięciu zawodników, którzy pamiętają finały Mistrzostw Świata. No, zdecydowanie lepiej
prezentowali się jako zespół w tej pierwszej połowie. Teraz przy tym korzystnym rezultacie będą czyhali na jakiś przechwyt, na rozegranie szybkiego ataku. Taka różnica w tych grze dwóch playmakerów. Mierzejewski nie miał żadnego takiego podania, które by otworzyło drogę do bramki, a przy obu golach dla Słowaków asystował Hamsz. Teraz okazja dla reprezentacji Polski. Chyba Błaszczykowski, chyba niepotrzebnie za późno zdecydował się na strzał. Niemiec. To była próba dryblingu, że doskoczył do niego szybko Słowak, musiał go przekładać, ale nie udało się zwieść przeciwnika. Hamsik, Stoch. Stoch. Tak, wydawało się, że będzie dogrywał do boku, a tutaj zdecydował się na strzał z daleka. No tutaj moment, kiedy szukał partnera, nie było partnera, szybka decyzja. Oddał strzał i to charakteryzuje Słowaków. Ja bym powiedział, że oni trzymają się bardzo planu taktycznego. Nie robią nic więcej, ale nic mniej. I to przyniosło rezultaty. Lewandowski. Jest Mierzejewski. Do niego zagranie, ale co znaczy doświadczenie Skrytela? Mieliśmy przed chwilą okazję się przekonać. Świetne ustawienie, przejęcie. I teraz będzie kolejna okazja dla naszych rywali. Hamsik przed polem karnym. No, sporo szczęścia mieliśmy przy tym kolejnym strzale Maka. No tutaj chyba brak doświadczenia, bo doskonałe wyjście na... Tutaj widzimy, środkowi obrońcy zostali. Tu jest sytuacja sam na sam z bramkarzem i tak jakby nie wierzył, że tą piłkę Ale nie może... uważasz, Marcin, że to jest dość szybkie rozszyfrowanie tego, co robili nasi, jeśli chodzi o angażowanie się bocznych obrońców w grę ofensywną. Musisz zdążyć wrócić. Jak nie zdążysz wracać, to się otwiera droga do bramki, jak przed chwilą miał Mak, bo nie nadążał koszt. No, jeśli biegasz do przodu, to zawsze pozostawiasz za plecami troszkę więcej miejsca. I to Słowacy wykorzystują, a że prowadzą 2-0, to tak naprawdę tylko czekają na moment, kiedy Polacy się odkryją. Niebawem 5 minut drugiej połowy. Pozwalają nam rozgrywać piłkę. Tak, ale to tak naprawdę szwankuje. Widzimy, że piłka przedostaje się do defensywnego pomocnika i nie ma zagrania do przodu, tylko piłka wraca z powrotem do obrońców. No, w taki sposób nie rozegra się akcji, nie zaskoczy się przeciwnika. Teraz nieco szybsza, zwawsza akcja naszej reprezentacji. Nie ma rzutu karnego. No tutaj Robert Lewandowski próbował wykorzystać wejście w pole karne i wbiegł tak naprawdę na nogę Słowaka. Wydaje mi się, że tutaj nie ma mowy o rzucie karnym. I teraz byłaby okazja, ale Skrytel po raz kolejny zdołał uprzedzić Lewandowskiego. Słowacy, Djurica. No jest troszkę wsparcia, jeśli chodzi o doping, bo publiczność też przygasła, zwątpiła, kiedy straciliśmy te dwie bramki. Kamiński. No, muszą bardziej pokazywać się, żeby mieć możliwość rozgrywania defensywnym pomocnikom, czy boczni obrońcy, czy też Błaszczykowski, Sobota albo Adrian Mierzejewski. No tutaj widzimy, nie ma żadnego ruchu do przodu. Tak naprawdę gramy wszerz. Jodłowiec. Sobota. Sobota, indywidualna akcja. Sobota zakręcił tam rywalem, wyłożył piłkę. To nie było dobre dośrodkowanie Olkowskiego, tak, ale utrzymaliśmy się. Blisko miał przeciwnika, więc musiał podcinać piłkę. Powalczył o piłkę Jodłowiec, okazja, Jodłowiec, pole karne! I teraz znakomicie spisuje się bramkarz Kozacik. Ale brawa dla Tomka Jodłowca za dwie zdecydowane akcje. I w odpowiedzi Hamsik. Faulował Krychowiak. Dobry powrót Krychowiaka. No to jest ten element, z którego Krychowiak znany jest, nieustępliwy. W dobrym momencie potrafi wrócić. Tutaj delikatnie chyba przekroczył przepisy, ale w taki sposób powinien grać defensywny pomocnik. Już zaczęli Słowacy. Pekarik. Zawsze daje możliwość, zawsze pokazuje się partnerom Hamsik, tak jak teraz. Rozciągnięcie. Kuboczan. Publiczność skandująca, co wy robicie Polacy, co wy robicie? Taki moment dezaprobaty. Mam nadzieję, że to nie wpłynie
negatywnie na biało-czerwonych, że potrafią wykrzesać siebie jeszcze odrobinę takiej determinacji i pokusić się jakąś dobrą akcję, która na nowo troszeczkę wleje w nich samych odrobinę nadzieję, tak. entuzjazmu. Tymczasem spokój w rozgrywaniu Skrytela i Dziuricy. Choć teraz błąd tego ostatniego, Mierzejewski, trójkowa akcja przeciwko trójce Słowaków. Mierzejewski troszkę za lekko i wracający, asekurujący tutaj Kucka odebrał piłkę. No dobry pomysł Adriana Mierzejewskiego, ale to wykonanie nie najlepsze. I to jest to, gdzie Słowacy nas przewyższają. Tak jest. Wcześniej widzieliśmy też zagranie Roberta Lewandowskiego, takie prostopadłe w pole karne, które nie przeszło. Wyłuskał Błaszczykowski, jest Adrian Mierzejewski przed polem karnym, Sobota i Błaszczykowski. Do Soboty ten przepuszcza piłkę, no ale tak nie da się pokonać Kozacika. No, generalnie decyzja prawidłowa, chociaż nie wiem, czy tutaj nie mógł sobie tej piłki jeszcze przyjąć, żeby ją sobie ułożyć. No, nie jest to ofensywny zawodnik, więc tak naprawdę zdecydował się na pierwszy pomysł, który przyszedł do głowy. Strzał, szkoda, że tak niecelny. Ale był pomysł w tej akcji. Mieliśmy zejście na ten krótki słupek, przepuszczenie piłki, kończy nabiegający. No niestety niedokładnie. Słowacy po spotkaniu z nami zagrają z debiutującą w rozgrywkach międzynarodowych reprezentacją Gibraltaru, który dołączy do rodziny UEFA i będzie uczestniczył w eliminacjach Mistrzostw Europy. Za wolno, zbyt czytelnie, nie ma tutaj elementu zaskoczenia. Błaszczykowski, Mierzejewski, ale teraz dopiero podłączył się Olkowski, dając jakiś wybór. Jest Błaszczykowski, do niego odegranie przez Olkowskiego. Błaszczykowski, jest tam Jodłowiec do Olkowskiego. Olkowski, pole karne do Lewandowskiego. Rozpocznie Kozaczek. No po raz kolejny dobrze podłączył nam się Paweł Olkowski i za to chyba trzeba Pawła Olkowskiego pochwalić, że przy każdej sposobności, kiedy można, podłącza się. Próbował dogrywać piłkę do Roberta Lewandowskiego. Ale odbita jeszcze. Odbita i nie miał łatwej sytuacji Lewandowski, by pokusić się o strzelenie gola. No tutaj faulował Błaszczykowskiego Kucka. Sędzia zastosował przywilej korzyści. I rozpoczyna Kozaczek. Po raz drugi w reprezentacji. Czyste konto słowackiego bramkarza. No zobaczymy, czy i kiedy zdecyduje się Adam Nawałka na zmiany. Na pewno w tym spotkaniu z Irlandią nie będzie grał Kamiński, który dołączy do reprezentacji młodzieżowej. Ma możliwość 6 zmian. Kamiński. Do Soboty, ale brak czucia w tych podaniach takiego zagrania. Nie, mi brakowało reakcji Waldka Soboty, tego debiutującego Waldka Soboty, który rusza na pełnym biegu do przodu i swoim ruchem tak naprawdę zmusza do zagrania tej piłki za linię obrony. Tak niby ruszył, niby nie, niby chciał piłkę, niby nie chciał i jak to się skończyło, wszyscy widzieliśmy. Pekarik. I zawsze w takich momentach, kiedy jest strefa czy z prawej, czy z lewej strony boiska, pokazuje się Hamsik. Jurica. Jędrzejczyk. Kucka, ponownie Jędrzejczyk. Uważni Słowacy, by nie popełnić błędu. Niedogładne dogranie Roberta Lewandowskiego do Kuby Błaszczykowskiego, wykorzystane przez Dziuricę. Skrytel, Hamsik. Pekarik. Skrytel. Dziurica. Tak jak powiedziałeś, Słowacy prowadzą 2-0, mają swój wynik. Tak naprawdę o nic więcej nie muszą się starać. Mogą tylko czekać na błąd w ustawieniu Polaków. Błąd Stocha. Staram się odebrać piłkę, ale ucierpiał tutaj Adrian Mierzejewski. Wybili nasi poza linię boczną. Trudem i z grymasem bólu na twarzy podnosi się Adrian Mierzejewski po tym zderzeniu ze Stochem. No, na pewno było to bolesne. Tutaj kontakt z podeszwą Stocha. Ale podszedł Stoch, przeprosił teraz.
Myślę, że powinni nam Słowacy oddać piłkę. Przed momentem widzieliśmy trenera Jana Kozaka przy bocznej linii. Zaczęli rozgrzewkę gracze rezerwowi. I tak jak się spodziewałem, Kamiński, Kosznik, Jędrzejczyk. Nie bardzo jest grać do kogo. Ta zmiana ustawienia to Kuba Błaszczykowski, który zawęża wraz z Sobotą pole gry. Właśnie teraz Waldemar Sobota odebrał piłkę. Sobota, okazja Polaków. Sobota przed polem karnym. Sobota atakowany przez Kuckę na tyle skutecznie, że zabrał piłkę. Powalczył nią Lewandowski, Adrian Mierzejewski, ale znakomicie Kozaczyk. Ale wreszcie dobra decyzja Adriana Mierzejewskiego. Tutaj nieudany dribbling, nieudana akcja, ale momentalnie mamy reakcję. Powalczył Lewandowski. Tutaj znowu piłka troszkę po takim rykoszecie chyba dotknięta, zblokowana przez Słowaka, więc no nie zaskoczyła tak jak miała bramkarza Słowacji. Krychowiak z Błaszczykowskim. Ale teraz takimi dwójkowymi, trójkowymi akcjami próbujemy coś zdziałać i opiera się to na tych doświadczonych graczach jak Błaszczykowski, Mierzejewski, Lewandowski. Choć jest teraz Olkowski, Błaszczykowski, Jodłowiec. No pamiętamy ten strzał z pierwszej połowy. No, odczuł to obrońca drużyny słowackiej. Zobaczymy, co zrobi Krychowiak. Do Adriana Mierzejewskiego ten w pole karne piłka odbita od Pekari. A tutaj cały czas powinien sędzia wcześniej przerwać grę. Jeszcze raz strzał Jodłowca. No, to miejsce i taka temperatura, że może zaboleć. Co prawda nie umieszkał tam popatrzeć, jak akcja się rozwija i pewnie w przypadku wielkiego niebezpieczeństwa jeszcze zebrałby się do kolejnej interwencji. Ale akcja skończona i masażyści mogą pomóc piłkarzowi Słowacji. A jak widzimy, Jan Kozak przygotowuje do wejścia na boisko Duriszę. Gracza Wiktorii Pilzno, który zagrał 4 mecze w Lidze Mistrzów. W lidze 12 spotkań z 2 golami. 25-letni gracz. Również do wejścia szykuje się Bakosz. 40 605 widzów ogląda spotkanie Polski ze Słowacją. Rozpoczęliśmy od rzutu z autu. Max, strzelec drugiej bramki, Kosznik, okazja do dośrodkowania, Kuba Błaszczykowski, do Mierzejewskiego, spore zamieszanie i spokojnie Stoch ekspediuje i to jeszcze dokładnie Nemec, Pekarik. Mając korzystny wynik, będzie dodawał szansę kolejnym graczom z mniejszym doświadczeniem, Jan Kozak. Mówiłem o Michale Duriszu. Przygotowany jest również Bakosz. Kolejny gracz Wiktorii Pilzno. Dwaj napastnicy. 3 mecze w Lidze Mistrzów Bakosza z 1 bramką. Obaj gotowi do wejścia. No zazwyczaj przy meczach towarzyskich czy takich meczach kontrolnych dla trenera ważne jest też 60 minut. To jest ten czas, kiedy można ocenić zawodnika. Mija 62, jest wynik. Mierzejewski, pole karne zablokował Pekarik, Kosznik, Mierzejewski zakręcił Pekarikiem. Przyszedł sukurs Hamsik, ale utrzymali się Polacy przy piłce do Krychowiaka. Krychowiak troszkę za daleko. A wydawało mi się, że mógł się tutaj przewrócić, wymuszając niejako rzut wolny. A więc Mak opuści boisko. W jego miejsce z numerem 21 pojawia się Duriś. To jeszcze raz ta bramka Maka. Bramka Maka, w którym poradził sobie z Marcinem Kamińskim i lewą nogą strzela w drugą bramkę dla Słowaków.
I boisko puści Niemiec, a za niego z numerem 7 Marek Bakosz. Bakosz po raz 12 w reprezentacji, Duriš po raz 4. Polacy. Mierzejewski, Sobota. Ale to Słowacy pokazują to, co myśmy mieli grać, czyli ten dobry pressing. Sobota przed szansą. Sobota ponad bramkę. To Mierzejewski, to Sobota. Ja mówiłem o tych graczach bardziej doświadczonych i mających większy staż reprezentacyjny, próbują zmienić niekorzystny wynik. No tu na plus trzeba zapisać Waldkowi Sobocie to, na co się zdecydował, ale tak naprawdę to jest jedyna akcja, która nam wychodzi w przeciągu całego tego meczu. Wyjście od połowy poprzez jednego skrzydłowego bądź drugiego, który schodzi do środka i oddaje strzał. Nie możemy zawiązać akcji kombinacyjnej czy dokładnym dośrodkowaniem znaleźć zawodnika, który jest optymalnie ustawiony w polu karnym. Bakosz poza linię boczną, od rzutu z autu rozpoczynamy. Olkowski. Pokazał się Mierzejewski, pokazuje się Błaszczykowski. Zwleka z dograniem, wybrał Jodłowca, ale nie wiem, czy najlepiej Olkowski. Robert Lewandowski naciskał, zmusił Juricę do błędu. Do wybicia poza linię boczną, ponownie Olkowski, Mierzejewski. Już szybki, sprytny Stoch, Boruc. Już nie ma tego pomysłu, już nie ma tego animusu, już nie ma takiej siły, choć wciąż staramy się. Błaszczykowski, pole karne, zdołał wybić Huboczan za linię końcową. No niestety, teraz ta przewaga psychologiczna jest po stronie Słowaków. To im udało się te dwa takie dobre, właściwie jeden dobry okres gry zamienić na dwie bramki. Błaszczykowski. Niezdecydowany był tutaj bramkarz, ponownie Błaszczykowski i ponownie będzie rzut rożny, tym razem Bakosz. Tu kończąc myśl, to oni strzelili dwa gole w tym takim bardzo pozytywnym okresie gry i to ich uskrzydla. Natomiast no, Polakom na razie nie udało się bardzo zagrozić Słowakom. Mamy 8 rzut rożny, tym razem krótko rozegrany, Mierzejewski z Sobotą. Mierzejewski. Zablokowane to dośrodkowanie, ale chyba utrzyma się. Tak, Adrian Mierzejewski przy piłce, ale proszę. Nikt nie pokazywał się z partnerów, natomiast podwoili krycie Słowacji. I efekt widzimy, piłka dla Słowacji, oni zaczynają grę. No, będzie zmiana polskiej reprezentacji. Pierwsza. Będziemy mieli kolejnego gracza na boisku. Tomasz Brzyski. Tak zastanawiał się Adam Nawałka, tak wynikało to z treningów. Chciał właśnie sprawdzić Brzyskiego i nawet niektórzy sądzili, że może wyjść w podstawowym składzie w miejsce Waldemara Soboty. A ja zastanawiam się, kogo teraz zmieni, tak? Kogo zastąpi. Czy będzie to Rafał Kosznik, czy może Waldek Sobota? Niedokładne podanie Błaszczykowskiego, który stara się naprawić swój błąd. Faulował. Okazja do zmiany. Boisko puści Adrian Mierzejewski. A jednak Adrian Mierzejewski. Po raz trzeci w reprezentacji Tomasz Brzyski. No, czyli teraz tak, wariant będzie taki, że Brzyski przejdzie na lewą stronę, chociaż na razie jest na prawej, ale zamieni się pewnie z Sobotą, a Kuba Błaszczykowski do środka. Spośród zawodników, których mamy na boisku w biało-czerwonych koszulkach, wydaje mi się, że jest to takie najrozsądniejsze posunięcie, bo mimo wszystko Kuba ma w sobie te cechy zawodnika, który może prowadzić grę. On się potrafi utrzymać przy piłce, on potrafi zrobić coś niekonwencjonalnego i potrafi dograć piłkę napastnikowi. No widzieliśmy za poprzedników też takie próby z Kubą Błaszczykowskim jako tym playmakerem rozgrywającym. Tym bardziej, że jest taka specyficzna nić porozumienia między Kubą Błaszczykowskim a Robertem Lewandowskim na boisku. Nie udało się utrzymać piłki w boisku Olkowskiemu. Huboczan. Kamiński. Spokój Słowaków.
kiedy trzeba podwoją, potroją krycie i wtedy zmuszają naszych albo do wycofania do Artura Boruca, albo też tracimy piłkę. Tak, ale w takim momencie właśnie, kiedy ta piłka jest w posiadaniu naszych obrońców, bardzo ważne, żeby jeden z defensywnych pomocników, bądź tak jak w tym przypadku Kuba Waszykowski, żeby wyszedł do grania, żeby się pokazał, żeby swoim ruchem rozerwał troszeczkę to, co ustawiają Słowacy. Faulowany Kucka, już zaczęli Słowacy. Peczowski, Pekarik do Hamsika, ale ubiegli go nasi pomocnicy, a konkretnie Krychowiak, który tam nie odstępuje, lidera drużyny słowackiej. Chuboczan, Stoch, ale nie Kamil, tylko Mirosław. Skrytel, Jurica. Zmuszają naszych do biegania Słowacy. Jędrzejczyk naciskany przez Bakosza. I zaczną Słowacy od rzutu z autu. Niebawem 20 minut pozostanie do końca tego meczu. Tylko na razie na jedną zmianę zdecydował się Adam Nawałka. Dwie, jeśli chodzi o naszych rywali. Próbowaliśmy doszukać się reakcji ze strony biało-czerwonych. No ciężko powiedzieć, że Żeby te reakcje były i żeby te reakcje jeszcze przekuć w jakieś groźne akcje. Co najwyżej to były indywidualne zagrania, strzały, czy Błaszczykowskiego, czy Mierzejewskiego, prawda, czy Soboty. Tyle, że to takie sytuacje, które bardziej tworzy się na zasadzie spontaniczności niż czegoś, co jest wyćwiczone. Oczywiście nie oczekujemy tutaj, żeby te schematy od razu zastąpiły. No, popatrzmy, Błaszczykowski. Faulowany. Przywołał Pekarika. Arbiter z Balty, Marko Berg. Trzecia żółta kartka dla Słowaka w tym spotkaniu. Ale to jest też charakterystyczne dla gry Słowacji. Oni grają dość twardo, często faul. No podcięty. Tutaj widać kontakt nogi Słowaka z nogą Kuby Błaszczykowskiego, który wykorzystał ten moment, bo wydaje mi się, gdyby chciał i gdyby miał przed sobą odrobinę miejsca, mógł się pokusić o dalsze poprowadzenie piłki, ale tutaj patrzył, że ta sytuacja sprzyja, więc przewrócił się, mamy rzut wolny. Brzyski i Błaszczykowski. Chyba Błaszczykowski. To był strzał i widzieliśmy dobrą interwencję Kozacika. Odrobina więcej siły i mielibyśmy pierwszą bramkę dla Polaków. Był to naprawdę bardzo precyzyjny strzał na dobrej wysokości. Co prawda no, nie włożył odpowiedniej siły w to uderzenie Kuba Błaszczykowski. Dośrodkowanie. Kolejny raz Błaszczykowski, tym razem zablokowany strzał przez Słowaków. Jędrzejczyk. Przepraszam, to był Olkowski. Ale tutaj też widać, że przy każdej próbie centry, przy każdej próbie... Tutaj ten strzał Kuby Błaszczykowskiego. Wracając do myśli, przy każdej próbie centry czy dośrodkowania widać, że w tych pojedynkach główkowych góruje Szkrtel. Mimo wszystko ta Liga Angielska, ona go do tego elementu bardzo dobrze przygotowała. Nie widziałem jeszcze, żeby Szkrtel przegrał ten pojedynek główkowy z kimkolwiek. Warunki fizyczne świetne Szkrytela. 191 cm robią swoje. Przy dobrej skoczności odrzutu wolnego Polacy. Zostawił piłkę Kuba Błaszczykowski. Już rozpoczęliśmy. Kamiński, Jędrzejczyk, pokazuje się Brzyski. Ale za mało ruchu w polskiej drużynie. Tutaj trzeba teraz więcej popatrzeć. Biegają Słowacy.
na ten środek naszego pola, czy tam są zawodnicy, którzy chcą tą piłkę dostać, którzy prowokują ruch, czy zmianę pozycji. Wszystko odbywa się na zasadzie rozgrywania po koronie i jesteśmy spychani, więc piłka tak czy siak wróci albo do bramkarza, albo do jednego z naszych obrońców. No tak, ale jeśli zostaje Krychowiak jako defensywna, a Jodłowiec nie jest obok niego, nie daje też możliwości jakichś wyborów, tylko idzie wraz z naszą linią pomocy bliżej napastnika, to wtedy jest taka luka między tą linią defensywną, a całą resztą. No zdecydowanie. No, teraz będzie kolejna szansa. Derwisz szukał swojego partnera klubowego Bakosza. I całe szczęście, że pospieszył się z tym podaniem. To odbiło się na dokładności. Widzimy szykujących się do wejścia Robaka. I Mączyńskiego. Robak, który w tym jesiennym sezonie zdobył 7 bramek w 15 meczach. Krzysztof Mączyński, 16 spotkań w Górniku Zabrze, ale wcześniej zmiana u Słowaków. Boisko opuszcza Stoch, a w jego miejsce do gry z numerem 18 Święto, Duszan Święto. Gracz Salzburga. Obrońca, a więc będzie starał się utrzymać korzystny rezultat na te 15 minut przed końcem spotkania. Sobota opuszcza boisko w naszej reprezentacji. W jego miejsce z numerem 20 Marcin Robak. No nie podoba się to wrocławskiej publiczności. I za chwilę kolejny debiutant Krzysztof Mączyński. I tutaj chyba będziemy świadkami małej roszady. Tutaj na lewą stronę wróci Tomasz Brzyski w miejsce Waldka Soboty. Natomiast Marcin Robak do przodu, jak na zasadzie drugiego napastnika, będzie wspierał Roberta Lewandowskiego. Miejmy nadzieję, że to troszeczkę pobudzi te ataki biało-czerwone. Już zaczęliśmy. Mączyński. Jest kosznik. Ponownie Mączyński. Lewandowski, ładnie to zrobił Lewandowski. Nie ma tam miejsca do oddania strzału. Wciąż utrzymujemy się przy piłce. I nie doszedł do niej Olkowski. Szkoda tej sytuacji, bo to było naprawdę doskonałe zagranie Krzysztofa Mączyńskiego. Niezłe odwrócenie się przyjęciem Roberta Lewandowskiego, ale zabrakło mu tak naprawdę jednego kroku, żeby oddać strzał. Później próbował jeszcze sobie tą sytuację strzelecką wypracować, ale za każdym razem stał mu na drodze Słowak. Niestety ta akcja się po raz kolejny nie powiodła. Olkowski mimo asysty Chuboczana zdołał dośrodkować, ale niedokładnie. Jędrzejczyk. Staramy się przyspieszyć grę w tym końcowym fragmencie. Kamiński naciskany przez Bakosza. No tak, to jest, jeśli dwaj boczni obrońcy angażują się w akcję ofensywną, to pozostaje tylko tak, dwójka środkowych stoperów i dwójka defensywnych pomocników. To jak i kim tu grać? No ale wydaje mi się, że mimo wszystko w tym momencie trzeba zaryzykować. Przegrywamy 2-0. Tak naprawdę no nie mamy wiele do stracenia, jedynie no jeszcze słabsze wrażenie po tym pierwszym meczu, ale wydaje mi się, że publiczność czeka na reakcję, czeka na tego gola i wszelkimi sposobami musi się reprezentacja o tego gola pokusić. Ponownie doping dla biało-czerwonych, Właszczykowski. Niedobre podanie, nie mógł dojść do tej piłki Robak, stara się zmusić rywala do błędu Chuboczan. Tam Peczowski. Zaczną Słowacy odrzut z autu.
no taki, powiedziałbym, bardziej czekający na koniec tego meczu, niż chcący, by ta gra się toczyła, Jan Kozak, to dobrze jest zapisać w statystykach, nawet w towarzyskim meczu, kolejne zwycięstwo, a teraz będzie szansa Bakosz i Boruc. No gdyby Bakosz strzelał, to może by było 3-0, ale ponieważ źle to rozegrał i poszukał Hamsika, choć jeszcze nie koniec tej całej akcji, jeśli chodzi o naszych dzisiejszych rywali, Święto. No tak mi się też wydaje, że wielkość piłkarska Hamsika trochę wpłynęła na decyzję Bakosza, który był w świetnej sytuacji i musiał w tej sytuacji strzelać. To podanie było zupełnie niepotrzebne, za bardzo po przyjacielsku chciał się zachować i przez to no, dla nas z korzyścią. Tak, ale to była chyba trzecia niewykorzystana sytuacja, taka można powiedzieć stuprocentowa przez Słowaków. No dosyć łatwo wychodzą na te czyste pozycje i oszukują naszą linię obrony w dzisiejszym meczu. Eksperymentalną, nową, z dwoma debiutantami, Kosznikiem i Olkowskim. Na trzecim Krzysztofem Mączyńskim. No tak, to teraz, ale mówię o tym, jak zaczęliśmy. I będzie kolejna okazja dla Słowaków do dośrodkowania. Próbował Święto. Odrzut z autu Słowacy, którzy na 10 minut przed końcem kontrolują przebieg gry. Kucka. Pekarik, pokazuje się Durisz, Pekarik, czysto odebrana piłka, no, szansa na kontrę, ale tam jest tylko Lewandowski, Błaszczykowski, dwójka Polaków, piątka Słowaków, musi poczekać Robert Lewandowski, nie ma do kogo grać, teraz dopiero pojawiają się partnerzy, rozegranie z Mączyńskim, Brzyski. Ale znowu mam wrażenie, że powracają trochę demony przeszłości, kiedy ta gra opiera się tylko o dwóch zawodników, o Kubę Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego, tak jakby pozostali partnerzy patrzyli, co ci dwaj zawodnicy wymyślą i my w tym momencie postaramy się im pomóc. Brakuje tego sobota, trzeciego, czwartego, który dorzuci coś od siebie, który weźmie odpowiedzialność, który przejawia inicjatywę. Gdy był jeszcze Sobota i Mierzejewski, to jeszcze oni dołączali do tej wymienionej przez siebie dwójki. To dobrze wyglądało w zamyśle taktycznym, a potem w realizacji do utraty bramki. To włączanie się bocznych obrońców. No trudno się z tobą nie zgodzić w tym momencie. Stały fragment. No teraz sporo szczęścia miał Kozacik, że nie wykorzystał tego nasz zawodnik. No dobry, czysty strzał Tomasza Brzyskiego, ale z tej strony znamy Tomka, tutaj bramkarz, widząc jak trudny jest to strzał, pewnie ale zaskoczył lot tej piłki też nie był łatwy. Tym wybiciem Robaka, bo on nie próbował łapać, próbował tą piłkę sparować, a no zaskoczony. Marcin Robak no nie potrafił tego wykorzystać. Końcowe 9 minut. Peczowski. Kucka, strzelec pierwszego gola, Pekarik, pokazuje się tam Durisz, Robak, Brzyski i mimo, że starał się jeszcze odzyskać tę piłkę po tym niedokładnym podaniu, Robert Lewandowski przejął ją Słowac, Kozacik, dalekie wybicie, Bakosz, zagranie do niego, dobre tym razem ustawienie Kamińskiego, ale wcześniej gwizdek Marko Berga i zaczną Słowacy teraz, od rzutu wolnego. Teraz było bardzo dobre ustawienie Marcina Kamińskiego, który przewidział, że po tym zgraniu w poprzek boiska pójdzie prostopadła piłka. Przeciął to podanie i tak naprawdę to on zapobiega kolejnemu niebezpieczeństwu. Tam był faul Kosznika. Hamsik. Spokój, dogranie do Huboczana. Ten natychmiast odgrywa z powrotem do niego. Atakuje tam Krychowiak. Hamsika, ale trudno mu odebrać piłkę. To jest Peczowski. Bakosz. Peczowski. Wciąż Słowacy utrzymują się. Skrytel
Przyglądam się na Hamsika, szukam tej jego wielkości. Nie jest to piłkarz, który jest non-stop pod grą, który cały czas tą grę prowadzi, natomiast to jest bardzo konkretny piłkarz, który wie, w którym momencie być i co zrobić na boisku. Bakosz, pole karne. Jest okazja do kontrataku. Piłka do Błaszczykowskiego, ale obok niego już był lewy obrońca Słowaków Kuboczan. Mączyński, Błaszczykowski. Mączyński. A to było zbyt mocne, żeby Robak zdołał opanować piłkę. Słowacy natychmiast. Nie była to optymalna piłka dla Marcina Robaka, chociaż ten próbował zabrać się z tą piłką w pole karne. Po raz kolejny szkrutel na posterunku. Kosznik, czeka Brzyski. Będzie okazja do dośrodkowania. Zdążył jeszcze nabić Rafała Kosznika. Defensor Słowacji od bramki zacznie Kozacik. Kozacik w drugim występie z czystym kątem, a tymczasem boisko opuszcza Hamsik, a w jego miejsce Ciszowski. No na pewno ten występ... Następny obrońca z Wiktorii Pilsen. Na pewno ten występ zaliczy do udanych. Tak jak powiedziałeś, dwie asysty. Przy obu bramkach. Był w tych momentach, w których powinien być. To jest piłkarz, który wie, kiedy tą piłkę utrzymać, kiedy ją przetrzymać, kiedy zagrać ją do przodu, kiedy nadać akcji odpowiedni rytm. No tak jak powiedziałem, dla mnie bardzo, bardzo konkretny piłkarz. Ciszowski, 34 lata, jeszcze pamiętam, jak grał w reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Skrytel, to znowu to jego dobre ustawienie się, tym razem obok Robaka. Już Słowacy i oni zaczną od rzutu wolnego. Kucka. No chociaż tutaj można by polemizować. Tak, bo to takie było naskoczenie trochę. Co prawda w tej końcowej ewolucji widać było, że Krzysztof Mączyński troszkę łapał ręką przeciwnika i być może to wychwycił sędzia. A tymczasem Adam Marciniak jako kolejny zadebiutuje w reprezentacji narodowej. Chce też uzasadnić swoje powołanie Adam Nawałka, wprowadzając debiutantów do gry. Rozgrzewa się również Michał Pazdan. Będzie chciał wykorzystać ten limit zmian w swoim debiucie selekcjonerskim Adam Nawałka. To taki autorski pomysł, postawienie na graczy, z którymi współpracował jako trener klubowy. I też taka weryfikacja, czy ten poziom ligowy to jest to, co można wykorzystać w reprezentacji. No wydaje mi się, że między jednym a drugim jest różnica. Tak, że zawodnik potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się wprowadzić, Pasdan, żeby zobaczyć, Zakrychowiaka. Na czym to wszystko polega. I Marciniak na lewą stronę za Kosznika. No szkoda, że Rafałowi Kosznikowi przyszło debiutować akurat w meczu przegranym, kiedy i trybuny, i tak naprawdę chyba my wszyscy przed telewizorami. Lewandowski, Brzyski z daleka, z trudem Lewandowski chciał jeszcze dobić, ale po raz kolejny Szkrytel pokazuje, co ma do zrobienia na boisku. No to jest chyba dzisiaj najjaśniejszy punkt, jeśli chodzi o reprezentację Słowacji. W każdej newralgicznej sytuacji bierze udział, czyści, wyjaśnia. No jest tak naprawdę filarem obrony reprezentacji Słowacji. Kolejny rzut rożny dla naszej reprezentacji. Brzyski, piąstkuje Kozacik. Staramy się jeszcze odzyskać piłkę, ale tam jest Huboczan. No nie udało się utrzymać jej w boisku i zaczną Słowacy od rzutu z aut.
swoją dojrzałość z graniem udowodnili w tym meczu wyższość, a to ten strzał Brzyskiego i proszę, szybkość Skrytela. Ale tutaj mieliśmy już te 3-4 podania wykonane między reprezentantami Polski, gdzie widać było, że to jest zamierzone, ten strzał i tak naprawdę ta dobitka, gdyby do niej doszło, no byłaby tym owocem, tym takim dobrym podsumowaniem tej akcji. Za mało takich akcji. Wszystko było na zasadzie, tak jak powiedziałem, takiej spontaniczności i takiej improwizacji, która dzisiaj tak naprawdę się nie sprawdza. No, są różne pomysły na to, jak zaczynać. Czy stawiać na tych, których wyselekcjonował poprzednik, czy też szukać nowych. Z reguły jest tak, że stara się poszukać jednak nowych graczy do reprezentacji, a później wraca do tych sprawdzonych, wypróbowanych. Ma czas Adam Nawałka, tym razem kolejne dobre wygranie Brzyskiego. I pofrunął tam w górę Robert Lewandowski. No to było bardzo dobre dogranie Tomka Brzyskiego. Piłka z odpowiednią siłą, na odpowiedniej wysokości, z rotacją do bramki. Wygrał pozycję Robert Lewandowski, ale Skrytel to też jest jego doświadczenie. Jeśli wie, że przegrał, to przynajmniej wie, jak przeszkodzić swojemu przeciwnikowi. I jeszcze jedna zmiana w reprezentacji Słowaków. Ten, który nas pognębił w Bratysławie przed 5 laty, Szestak, którego dobrze pamięta Artur Boruc. Strzelił nam tylko 2 bramki i pojawia się na boisku. Przed nim wchodził na nie Ciszowski. Kolejny gra Wiktor Pilzno, który jest najstarszym graczem drużyny słowackiej, 34 lata. Staramy się do końca powalczyć tutaj o zmianę niekorzystnego rezultatu. ...0-1... porażka Waldemara Fornalika w roli selekcjonera. 0-1 Franciszka Smudy z Rumunami. Błaszczykowski, jest tam w robaku, czeka ze spalonego Błaszczykowski i po raz kolejny Skrytel i będzie rzut. Porażka 0-2 w debiucie i Majewskiego, i Benhakera. Ostatnim zwycięzcą w debiucie, jak wspominałem, był Janusz Wójcik. 4 minuty doliczone. Adam Nawałka w swoim debiucie piłkarskim strzelił wprawdzie bramkę, ale przegraliśmy z Węgrami 1-2. Okazja! Gdzie jest piłka? A zdołali ją jednak wyłuskać Słowacy i wyekspediować poza linię boczną. No tak jakby nie chciała dzisiaj piłka wpaść do bramki słowackiej. No wydawać by się mogło, że to najkorzystniejsza sytuacja i taka no pozycja, z której no nie da się nie strzelić. A mimo wszystko no nie możemy zobaczyć gola w wykonaniu biało-czerwonych. Będzie okazja dla Słowaków na podwyższenie rezultatu. Przytomnie zachował się Marciniak. Choć utrzymali się Słowacy i widząc, że nie wykorzystają ataku szybkiego, przeszli w atak pozycyjny, wzyskiwanie tych doliczonych minut. Niebawem upłyną 2. Kuboczan. No taki moment, kiedy drużyna ma swój wynik. Pozostało tam kilka minut do zakończenia meczu. Chce się utrzymać przy piłce. Chce ukraść te sekundy. Pekarik. Był tam Święto. Zablokowany Artur Boruc. Jeszcze troszkę jest czasu. Brzyski, Lewandowski, Juricą. Trzymał się Robert Lewandowski, ale wyłuskali mu piłkę Słowacy. Faulowany jest jeszcze Szestak i rozpoczną od rzutu wolnego. No próbuje Robert Lewandowski. No nie można odmówić mu, że nie chce, że nie stara się wyjść kolegom do piłki, ale no rolę ma dzisiaj naprawdę, naprawdę ciężką. Nie dość, że cały czas walczy tyłem do bramki z jednym bądź drugim stoperem, to jeszcze no koledzy za bardzo mu nie pomagają. A wynik taki jak w inauguracyjnym spotkaniu na tym stadionie, kiedy po raz pierwszy zagrała reprezentacja z Włochami. Przegraliśmy 0-2.
Przegraliśmy ze Słowakami 0-1, wygraliśmy z Mołdawią 2-0. Jedna z ostatnich akcji w tym meczu, no ale po takim dośrodkowaniu nie bardzo miał co zrobić Robert Lewandowski. Atakuje Hubočana. Zapału, animuszu, pomysłu i realizacji tej nowej koncepcji nowego selekcjonera starczyło biało-czerwonym na 30 minut do utraty bramki. Do momentu utraty bramki, ale to też tak naprawdę świadczy o sile zespołu. I dzisiaj, no, śmiem twierdzić, że dzisiejsza reprezentacja jest reprezentacją, która jest w stanie pokazać się z dobrej strony, ale tylko przy pozytywnym scenariuszu. Kiedy napotyka na problemy, brakuje... No szczególnie to działa źle na debiutantów, prawda, Marcin, bo to... No debiutantów możemy wytłumaczyć, natomiast mimo wszystko brakuje takiego, który by skutecznie poprowadził drużynę, który by odmienił losy troszeczkę meczu. Wyłonił nam się Kuba Błaszczykowski, który tak naprawdę zawsze jest pierwszym, który stara się to robić. Dzisiaj brakuje biało-czerwonym zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, i pomysłu, i troszkę inicjatywy, i przede wszystkim skuteczności. Za dużo było błędów w obronie, w ustawieniu, no ale to też można wytłumaczyć tym, że to była innowacyjna formacja, jeśli chodzi o obsadę. Dlatego wydaje mi się, że nikt z nas nie oczekiwał cudów, jakiegoś pięknego futbolu, ale odrobiny takiej jakości, która potwierdziłaby, że matryca pod tytułem Adam Nawałka powoli odciska swoje kształty. No ale na to trzeba poczekać. Pamiętam debiut Franciszka Smudy, na który tak wszyscy czekali, z hasłem... Sędzia kończy mecz, przegrywamy 0-2. Kucka, a także Mak z strzelcami bramek. Słowacy wypunktowali nas, mając możliwość zakończenia tego meczu z dużo wyższym rezultatem, gdyby nie Artur Borus. Tak mi się wydaje, dobrze to ująłeś. Słowacy nas wypunktowali, natomiast był to najmniejszy wymiar kary, który nas mógł dzisiaj spotkać. To tyle. Żegnają Państwa Marcin Żebłakow, Dariusz Szwakowski.